Nie wiem, o czym konkretnie marzysz. Nie obchodzi mnie, jak bardzo niemożliwe wydaje się to do osiągnięcia. Nie interesuje mnie, ile razy osiągnąłeś porażkę, próbując je osiągnąć. Ale to, o co wiem, to marzenie, które trzymasz w swoim umyśle, jest możliwe. Ale kolejną rzeczą, którą chcę się z wami podzielić, jest to, co pewnie część z was już wie. To jest trudne. To nie jest łatwe. Trudno jest zmienić swoje życie. Urodziłem się na Miami, na Florydzie, w okolicach Liberty City, w opuszczonym budynku, na podłodze, z moim bratem bliźniakiem. Mieliśmy 6 tygodni i zostaliśmy adoptowani. W 5 klasie zdiagnozowano u mnie umysłowe, edukacyjne upośledzenie. Zostałem cofnięty z 5 klasy do 4. Tkwiłem w tej diagnozie do czasu liceum. Nie mam wyższego wykształcenia. Jednak w liceum poznałem nauczyciela, który pewnego dnia odmienił moje życie. Czekałem na innego ucznia i kiedy ten nauczyciel przyszedł i powiedział: młody człowieku, idź do tablicy i napisz to, co ci powiem. Powiedziałem: nie mogę tego zrobić, proszę pana. Zapytał: dlaczego? Odpowiedziałem: nie jestem pana uczniem. Powiedział: to nieważne, zrób to, o co cię prosiłem. Odpowiedziałem: nie mogę tego zrobić, proszę pana. Dlaczego? Odpowiedziałem: ponieważ jestem umysłowo i edukacyjnie upośledzony. Podszedł do mnie za swojego biura. Jurka spojrzał na mnie i powiedział: nie waż się tego mówić nigdy więcej. Czyjaś opinia na twój temat nie musi stać się twoją rzeczywistością. Widzicie, czasem nie potrafimy powiedzieć: mogę to zrobić. Ale możemy to sformułować: to jest możliwe. To, że mogę mieć swoje marzenie. Jeśli idziemy w kierunku jego realizacji, jeżeli nad nim pracujemy dzień i w nocy, zacząłem pracować nad swoim marzeniem, ale większość ludzi tego nie robi. Dlaczego? Przez wiele lat sam też tego nie robiłem. Jednym z powodów jest strach. Strach przed porażką. A co jeśli mi się nie uda? Jest również strach przed sukcesem. Co jeśli mi się uda, a ja sobie z tym nie poradzę? Inną sprawą jest fakt, że niektórym ludziom jest zbyt wygodnie. Przestają wzrastać, przestają nad sobą pracować, przestają poszerzać swój świat, popychając samych siebie i w końcu stają się bardzo cyniczni. Mówiąc o ich życiu, rzucając ręcznikiem w samych siebie, w swoje rodziny i w swoje marzenia. Inną rzeczą jest to, że ludzie nie czują się wartościowi. To, co robię teraz, mogłem robić kilka lat temu. Jednak ponieważ nie miałem wyższego wykształcenia, ponieważ nie wierzyłem w siebie, ponieważ pozwoliłem, by opinia innych na mój temat przejęła kontrolę nad moim przeznaczeniem, nie podjąłem żadnych działań nad swoimi pomysłami. Tak więc podziwiam was za wasze marzenia, wierzenie w siebie, bo właśnie o to chodzi w życiu. Rozciąganie, podejmowanie wyzwań, szukanie sposobów, by pracować nad sobą. Mówiąc do ciebie, twoje marzenie jest możliwe. Tak więc nie tylko ważne jest, byś wiedział, że jest to możliwe, by wybrać swoją przyszłość, ale również, że jest to konieczne, byś pracował nad sobą, byś się rozwijał. To konieczne, byś pozbył się ze swojego życia ludzi, którzy zabierają ci energię, którzy nie chcą niczego, ludzi, którzy nic nie robią, którzy nie stawiają przed sobą żadnych wyzwań, ludzi, którzy się nie rozwijają i którzy przestają marzyć. To konieczne, byś przyłączył się i przyciągał do swojego życia i biznesu ludzi, którzy są głodni, którzy są nie do zatrzymania, bezwarunkowo. Ludzi, którzy nie chcą brać życia po prostu takim, jakim jest. Ludzi, którzy chcą znacznie więcej. Moja mama zwykła mówić: ptaki w kluczu trzymają się razem. Jeśli trzymasz się przegranych, sam skończysz jako przegrany. To jest konieczne, byś pozbył się przegranych ze swojego życia, jeśli chcesz spełniać swoje marzenia. To konieczne, by wiedzieć, że nie każdy to będzie wiedział. Że nie każdy do ciebie dołączy, że nie każdy będzie wiedział to, co ty. To konieczne, by wiedzieć, że wielu ludzi lubi narzekać. Ale nie mają zamiaru niczego robić z ich sytuacją. Że jesteś nadzwyczajną rasą. Musisz głęboko wierzyć w to, że jesteś w stanie to zrobić.
Nawet jeśli nikt inny tego nie widzi, ty musisz to widzieć, to konieczne. Chcę się z wami tym podzielić. Co by było, gdyby każdy z nas miał takie nastawienie? Po tym, jak zostaliśmy odrzuceni, po tym, jak mieliśmy mieć spotkanie i nikt na nie nie przyszedł. Albo gdy ktoś powiedział, możesz na mnie liczyć, a potem cię zawiódł. Co by było, gdybyśmy wszyscy mieli takie nastawienie, mimo że nikt w ciebie nie wierzy? Mimo że przegrałeś raz za razem, odcięli ci prąd, a ty dalej patrzysz w kierunku swoich marzeń. Powtarzając sobie każdego dnia, nie skończę, póki nie wygram. Życie ugnie się przed wami. Kolejny krok powtarzajcie proszę za mną. To możliwe, mogę spełnić swoje marzenia. To konieczne, bym pracował nad sobą. Otaczał się ludźmi sukcesu, stał się kreatywny. To ja muszę to zrobić. To nie koniec, póki nie wygram. To było trudne, proszę Państwa, by wychodzić do ludzi, mając problemy finansowe we własnym życiu. Nie płaciłem rachunków w terminie. Nie wierzyłem w realizację swoich marzeń. A mówiłem ludziom, możecie realizować swoje marzenia. To było trudne, proszę Państwa. Było mi bardzo ciężko, by codziennie brać się w garść, by wierzyć, że się uda. Były momenty, gdy naprawdę w to wątpiłem. Mówiłem do siebie, Boże, dlaczego mi to robisz? Próbuję tylko zapewnić byt swoim dzieciom, mojej mamie. Nie próbuję nikogo okraść. Dlaczego mi się to przytrafia? To było bardzo trudne. I oto, co mogę wam teraz powiedzieć. Dla wszystkich z was, którzy w tym momencie przeżywają trudne chwile, nie przestawajcie marzyć. Nikt nie mógłby mnie przekonać, idąc cały czas w jednym kierunku, nie poddawając się, że idąc cały czas w stronę realizacji marzeń, pewnego dnia będę miał swoje własne talk show. To długa droga, proszę państwa. Z Liberty City, z podłogi opuszczonego budynku, nie znając swoich rodziców. To długa droga, by być tu dziś z państwem na tym stadionie w Atlancie. To długa droga, bez wykształcenia wyższego, z etykietą upośledzonego umysłowo, cały czas biec w stronę realizacji swoich marzeń. Nie zatrzymujcie się. Nie zatrzymujcie się. Nie przestawajcie biec w kierunku realizacji marzeń. To bardzo ważne, byś wiedział, że gdy będziesz realizował swoje marzenia, przyjdą chwile, gdy będziesz wątpił w siebie. Przyjdą trudne chwile, ale przyjdą nie po to, by trwać, tylko po to, by przeminąć. To bardzo ważne, byś o tym wiedział. Nie mów, że masz trudny dzień. Mów, że to dzień, w którym budujesz swój charakter. Proszę Państwa, to nie będzie łatwe. To było trudne leżeć na podłodze w biurowcu, patrzeć przez okno, marzyć i mówić do siebie, Les, czy dasz radę? Czy potrafisz to zrobić? Słuchałem kaset motywacyjnych w dzień i w nocy. Do zobaczenia na szczycie Zig Ziglara i wielu innych autorów. Mówili oni, by nie pozwolić nikomu ukraść swoich marzeń. Pytałem więc sam siebie, czy potrafię to zrobić? I coś głęboko we mnie odpowiadało mi, jesteś tą osobą.